Cześć, ja jestem Żelazny i witam was bardzo serdecznie w drugim sezonie IKEA. Tak, jeśli nie wiecie, czym jest ta seria, a to całkiem możliwe, ponieważ ostatni odcinek tej serii pojawił się na naszym kanale chyba 7 miesięcy temu, to już tłumaczę. W tej serii to wy wysyłacie nam pomysły na różnego rodzaju pomieszczenia, takie jak salony, sypialnie, łazienki. Każdy odcinek ma takowy temat ustalony, a my pokazujemy 5 z nich według nas najlepszych, pokazując przy tym innym, jak mogą urządzić swój domek. Proste? Myślę, że tak. Ale wracając, tematem tego odcinka są sypialnie, a kolejnym tematem będą kuchnie. Tak więc poczekajcie do końca lub zajrzyjcie do opisu, tam znajdziecie wszystkie informacje, gdzie i jak wysyłać nam pracę do kolejnego odcinka. Macie na to czas do końca lipca. No to co, lecimy z odcinkiem. Okej, tak więc jesteśmy już w budynku naszej IKEA i na starcie mówię, że prace w tym odcinku są zbudowane jeszcze przez członków naszej ekipy, ale od następnego odcinka będą tutaj właśnie wysłane przez was pomieszczenia. Pierwszą sypialnią, którą dzisiaj zobaczymy, jest ta zbudowana przez Ascona. Jest ona współczesna, dominują tutaj szare kolory, mamy sporej wielkości łóżko, praktycznie na środku pomieszczenia. Bardzo podoba mi się zresztą dodanie na nim dywanu, co dodaje efektu takiej trochę pomarszczonej kołdry. Mamy biurko, bardzo fajnie zrobione krzesło. O, bardzo podobają mi się detale zrobione z kustomowych główek, takie jak na przykład te przypominające kostkę Rubika. Zobaczcie na tą lampę. Świetnie wykorzystany entrot i kolejna główka, tym razem o teksturze szarej wełny. Co tutaj jeszcze mamy? Ogólnie sam pokój jest wielkości 10x10 kratek, jak zresztą wszystkie, które wam dzisiaj pokażę. I to chyba tyle. Zobaczmy sobie jeszcze kilka ujęć tego pokoju i przechodzimy do kolejnego. Okej, tak więc druga sypialnia, którą wam dzisiaj przedstawię, jest autorstwa Marcina i tak jak poprzednia jest mocno współczesna. Łóżko nie zajmuje tutaj już takiej dużej przestrzeni i znajduje się tutaj w rogu. Jest ono dość ciekawe, bo można odnieść wrażenie, że lewituje nad ziemią. Ale oprócz tego łóżka mamy tutaj również świetną szafkę zrobioną z kwarcowych i drewnianych schodków, biurko i ciekawą komodę. Tak, zrobioną z bloków w śniegu. Strasznie mi się ona podoba, nie widziałem wcześniej nigdzie podobnej, ale tą na pewno zapamiętam i wykorzystam w przyszłości. No i co? To chyba na tyle, więc co, za chwilę przechodzimy do kolejnej sypialni. I przed nami trzecia sypialnia, tym razem zbudowana przez Sotoria. Od razu widzimy, że jest ona kompletnie inna od wcześniejszych. Nie mam pojęcia, jaki to styl, ale raczej współczesność to nie jest. Coś bardziej klasycznego, delikatnie wchodzącego może w średniowiecze. I co my tutaj mamy? Spore dwupiętrowe łóżko, ciekawie zdobione schodkami i trapdorami. Dużo regałów na książki, fajnie, że są porozstawiane dość chaotycznie, a nie w jednej linii. Daje to naprawdę fajny efekt. Mamy tutaj również małe biurko. Myślę, że jest to w ogóle jak sypialnia jakiegoś pisarza. Tak to wygląda. O właśnie, spójrzcie na ten sufit. Jest on bardzo wysoko, daje przez to wrażenie bardzo dużej przestrzeni, a wciąż jesteśmy jednak w pomieszczeniach 10x10 kratek, więc naprawdę warto nieraz, szczególnie przy mniejszych powierzchniach, dać wyżej sufit, bo potrafi to zdziałać cuda. I to chyba wszystko w tej sypialni, zobaczmy do końca te ujęcia i przechodzimy do czwartej już z pracy. Oto przed nami sypialnia Cubicsona. Widzimy od razu, że jest ona w kolorach IKEA, idealnie zgrana z nazwą serii. I swoją drogą wróciliśmy do współczesności. Mamy tutaj dość małe, raczej jednoosobowe łóżko. Biurko zresztą naprawdę fajne, świetnie komponuje się z resztą pokoju. Po tej stronie mamy również szafkę z metalowych trapdorów. Ciekawy pomysł, rzadko spotykany, a daje myślę, że fajny efekt. I na końcu mamy czerwoną sofę. Chyba jedyna rzecz w pokoju w tym kolorze, ale wygląda naprawdę super. Ten kolor może trochę wyróżnia ją na tle pozostałych mebli w pokoju. W ogóle zauważyliście, że cały ten pokój jest jakby przedzielony tą szarą gliną na część sypialnianą i wypoczynkową? Naprawdę ciekawy pomysł, który można wykorzystać przy urządzaniu większych pomieszczeń. Naprawdę warto. I to chyba tyle, jeśli chodzi o to pomieszczenie. Widzimy się już za chwilę w ostatniej już w tym odcinku sypialni.
Okej, tak więc przed nami ostatnia sypialnia zbudowana przez Lezioka. Jest ona na pewno inna niż wszystkie. Jest to ewidentnie taki styl pałacowy. Ściany tego pomieszczenia są w kolorach czerwono-czarnych, a wszystkie meble są białe, z kwarcu. Myślę, że jest to dość ciekawe połączenie. Znajdziemy tutaj ogromne łóżko z chyba baldachimem, równie ogromną szafę i to chyba powinno być okno, ale cóż. Na podłodze mamy biały dywan z redstone'em mającym imitować takie wzorki na bokach. Coś tutaj jeszcze mamy? Tak, biurko i szafkę. W podobnych klimatach jak wcześniejsze meble, więc nie ma co tutaj się zagłębiać. Jeśli chodzi o tą sypialnię, to już chyba wszystko. Zostawiam was jeszcze z kilkoma ujęciami i zaraz przejdziemy do omówienia, gdzie i jak możecie przesyłać nam swoje prace do kolejnego odcinka. Okej, więc jeśli dotrwałeś do tego momentu, zakładam, że chcesz wysłać nam swoją pracę, aby pojawiła się w następnym odcinku. Tak jak wcześniej mówiłem, tematem kolejnej IKEA będą kuchnie. Swoje prace możecie wysyłać nam na maila ikea@craftcast.eu z tytułem IKEA myślnik twójnik. Ważne jest również, aby wasze kuchnie były wielkości maksymalnie 10x10 kratek bądź 12x12 doliczając ściany. Na przesłanie nam swoich prac macie czas do końca tego miesiąca, czyli do 31 lipca. A więcej szczegółów odnośnie wysyłania nam prac znajdziecie w opisie, koniecznie tam zajrzyjcie, ponieważ są tam naprawdę ważne informacje. Dzięki wielkie, że dotrwaliście do tego momentu. Pamiętajcie, że możecie porozmawiać z nami na naszym Discordzie. Wystarczy, że wejdziecie w pierwszy link w opisie. Nie zapomnijcie również o łapce w górę oraz subskrypcji. Możecie również napisać w komentarzu, która sypialnia podobała wam się najbardziej. I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!